Mamy dziś wyjątkowy dzień w życiu naszej gminy. Zaprosiliśmy mieszkańców i gości na pożegnanie wakacji do Skurzewa. To dla nas, samorządu gminy Dopiewo, ważne, by oprócz zadań związanych z administrowaniem, stwarzać mieszkańcom okazję do integracji, do wspólnego spędzania czasu. Dlatego zwracamy uwagę na to, by takie imprezy jak ta cyklicznie odbywały się. Pożegnanie wakacji po raz drugi organizujemy w Parku Gminnym w Skurzewie. W tym roku ma to szczególny wymiar, bo świętujemy również dziesięciolecie naszej gminnej orkiestry dętej. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy paradę uliczną z 3 orkiestrami i 4 grupami mażoretek prowadzoną przez akrobatów. Czeka na nas zabawa, koncerty i gwiazda wieczoru Sarah James. Z kolei przy Skurzewskim Orliku dzieci i dorośli mogą sprawdzić się na torach przeszkód. Każdy może znaleźć coś dla siebie, bo przygotowaliśmy szereg animacji i wiele atrakcji. Jako prowadzący, dyrygujący, jako kapelmistrz, który tworzył tą orkiestrę, czuję się po 10 latach świetnie, dlatego że mamy świetne towarzystwo w orkiestrze, które chce, pragnie i realizuje swoje pragnienia, a ja pieczę nad tym sprawuję z moimi kolegami, instruktorami i robimy tak, żeby wszystko było jak najlepsze, żeby się podobało ludziom i miało odpowiedni poziom muzyczny. Do muzyki. Od najmłodszych lat byłam członkinią chórku, właśnie u pani kapelmistrz. I następnie jednak ta muzyka ciągnęła mnie do siebie i tak się znalazłam w orkiestrze.
No w Orkiestrze Dętej jest energia. Energia, siła, moc, charyzma. To jest chyba to, co przyciąga młodzież. Byli no tutaj starsi kiedyś członkowie orkiestry, a teraz są już ich dzieci, wnukowie. I to tak idzie u nas z pokolenia na pokolenia od 94 lat. Trzeba mieć uśmiech, trzeba mieć energię i bardzo duże zaangażowanie, że chce się to robić. Wszystkiego możemy w życiu się nauczyć, naprawdę. Współpraca dziewczyn i rodziców plus trener to podstawa sukcesu. Mi w sumie najbardziej się podobają wyjazdy, bo nasz zespół jest taki radosny zawsze. Ja już chodzę 6 lat. Mam nadzieję, że długo będę chodzić, bo naprawdę na razie mi się to nie nudzi i chciałabym odnosić dalej takie sukcesy. Ja trenuję już 11 lat. Do tego zespołu przyciągnęło mnie najbardziej te kolorowe stroje i te wszystkie występy. Kiedy już przyszłam i poznałam te treningi, te dziewczyny, to odkryłam swoją nową pasję, zaangażowanie w to. I myślę, że dalej będę się w tym rozwijać, oby jak najdłużej. Thank you.
Póki mam te sny, dobra, no trudno, tak samo jak ty, powiedz, że nie ty. Trudno, będzie okej, okay. Czasami tak już jest, pozwól sobie być, kim mi chcesz. Będzie w następnym roku. Mamy nadzieję, że się uda. Mi najbardziej zawsze chodzi o jakość i o to, żeby to było jak najbardziej moje od serca. Publika była niesamowita, dziękuję wam bardzo przede wszystkim. Byliście niesamowici i po prostu dajcie mi tak dużo energii i wam jestem bardzo, 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 bardzo wdzięczna. Dziękuję wam. Cudownie.